Z okazji ogłoszenia roku 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza, honorowego obywatela miasta Jasła, Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę czasową poświęconą jasielskiej spuściźnie tego wybitnego wynalazcy. Wernisaż wystawy odbył się 25 czerwca. Myślę, że każdy, kto tu przyjdzie, wzbogacony wiedzą naszych pracowników, bo to jest wystawa, która wymaga jednego prowadzenia, może się zapoznać z początkami działalności Łukasiewicza w Jaśle, z jego spółką, z Tytusem Trzecieskim, z Karolem Klobasą, może poznać początki rozwoju przemysłu naftowego, czy to w formie ikonografii, obrazów, fotografii, ale i modeli. Mamy współczesne elementy związane z przemysłem naftowym, jak te wiertła, kiedyś udarowe, dzisiaj już wyspecjalizowane z końcówkami diamentowymi. Możemy też poznać geologię tutaj Karpat, dlatego że dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa otrzymaliśmy fragmenty rdzeni, które są wydobywane z różnych pokładów. Można zobaczyć, jak kształtuje się ta budowa geologiczna. Dzięki uprzejmości pracowników poszukiwań nafty i gazu otrzymaliśmy również wiele fotografii, które w formie takiej zdigitalizowanej można obejrzeć podczas zwiedzania na monitorze. Wystawę można oglądać do 25 września.